Hej, siemaneczko, witamy w kolejnym 33 odcinku. Wiecie co? O, Solmar. Solmar się pojawił nareszcie. Cieszę się, że przybyłeś, panie. Nazywam się Solmar. Chcę umówić z tobą dość ważną sprawę, jeżeli możesz poświęcić mi nieco czasu. Dobrze, posłuchajmy. O kurde, a co to jest się stało? Oh shit. Ej, patrzcie, jak siedzę na tronie, fajnie. Przejdę od razu do rzeczy. W porcie w Giraż mam tuzin orlańskich niewolników. Dobry, zdrowy towar, za który można dostać niezłą sumkę w Xamitlu, jeśli uda mi się zorganizować rejestr wzdłuż wybrzeża. W tym właśnie tkwi sedno problemu. Nie mam dość funduszy na kupno zaopatrzenia na całą podróż. Musiałbym zawinąć do jednego z jeleniogórskich portów i zaryzykować konfiskatą towaru. Doprawdy te jeleniogórskie przepisy są zupełnie niepraktyczne dla uczciwych kupców spoza Zatoki Buntu. Miałem nadzieję, że zdołasz mi pomóc. Podobno nie pochodzisz z Jelenioboża, więc zapewne mnie rozumiesz. Uważam, że powinieneś płynąć dalej wzdłuż wybrzeża. Tak jak dotychczas, obawiam się, że to może być nierozważne. Kiepskiej pogody możemy jakoś uniknąć, ale wścibskich urzędasów w porcie już nie za bardzo. Pomogę ci w sprzedaży tych niewolników. Dziękuję bardzo. Co masz na myśli? Daj 50 sztuk, odkupię ich od ciebie. Będziesz miał kłopot z głowy. Rycerze Tygla, wzrost reputacji 1. Poręczę za ciebie u rycerzy Tygla. Możesz zakotwiczyć w zamku pogromców floty. 12, wzrost reputacji 1. Porozmawiam ze znajomymi w 12. W kresie drogi nie będą sprawiać ci kłopotów. Dobra. No i problem rozwiązany. Teraz sobie pogadamy z Forwym. Już czas, marszałku. Zgromadźmy armię, ruszajmy na jęborskie pole. Znakomicie, morale jest wysokie, a wojsko gotowe. Są iść za twoim przewodem po chwale. Czy na pewno chcesz nakazać wymarsz? Tak, na pewno daj rozkaz. Jak sobie życzysz? Poprowadzę armię na jęborskie pole. Czy będziesz nam towarzyszyć? Tak, ruszajmy. O kurde. Ciekawe, gdzie nas kurde gra zabierze. Jakaś nowa lokacja? Kiedy zajmujesz miejsce na niewielkim pagórku nad jęborskim polem, widzisz armię Lorda Gadbina. Nawet z tej odległości słychać wojenne bębny, których równy rytm ma wystraszyć przeciwnika, jednocześnie pozwalając własnym żołnierzom na ustawienie szyku bojowego. Zbliża się marszałek Forwyn. Przybywasz w samą porę. Siły Lorda Gadbina właśnie ruszają. Atak nastąpi lada moment. Przyjrzyj się ze swoim oddziałom. Większość armii stanowią miejscowi ochotnicy, ale zaprawieni w boju weterani zorganizowali szyki i spacerują pośród młodych, niedoświadczonych wojaków, służąc im radą i podnosząc morale. Żołnierze pozdrawiają cię okrzykiem, kiedy ich mijasz, wyraźnie popierając swojego władcę. Grupa strzelców z dwunastki szykuje się do walki. Śpiewają sprośną piosenkę biesiadną i starannie czyszcząc długie arkebuzy. Co może planować Gadbin? Marszałek Forwyn gładzi brodę. Ma zamiar stawić ci czoła w bitwie i pokonać cię na oczach świadków. Chociaż bardzo wątpię, by był na tyle głupi, aby wyzwać cię na pojedynek. Zadmijcie wróg, marszałku. Czas doprowadzić sprawę do końca. Marszałek Forwyn wydaje rozkaz, a twoje oddziały szybko formują szyk. Armia Gadbina robi to samo w rytm bijących w oddali aedyrskich bębnów. Na ten czas marszałek chwyta na taśmie przypięty swój róg bawoli, długi, stętkowany, kręty, spogląda na ciebie wyczekująco. Zakednuła. Poślijmy aedyrskie psy do Bernat. Dziś wieczorem kruki nakarmią się trupami naszych wrogów, zaś my będziemy pić, rżnąć i cieszyć się zwycięstwem. Unieś broń do góry i krzyknij, ile sił w piersi. Twoi żołnierze wnoszą głośny okrzyk uderzający bronią o tarczę. Rozbrzmiewa dźwięk rogu marszałka. Dziesiątki cięciw świszczą wokół ciebie, gdy
Łucznicy wypuszczają grad strzał w stronę oddziałów Gadbina. Pociski są celne i śmiercionośnie powalając dziesiątki przeciwników. W śmiałym posunięciu Gadbin wskazuje mieczem twoją pozycję, wydając niesłyszalny rozkaz. Jego piechota unosi tarczę i rusza do szarży. Twoja piechota rusza wściekle na piechotę wroga, zgromadzoną w centrum pola bitwy. Kiedy się zderzają, łoskot metalu o metal jest niemal ogłuszający. Walka jest bardzo zacięta, a dookoła roznoszą się krzyki umierających. Pod dowództwem wspierających cię weteranów, twoi żołnierze walczą dzielnie i dają opór przeciwnikom. Jak na razie sytuacja wydaje się być patowa. Wówczas poza linii wroga wysłania się grupa aedyrskich magów bojowych i zaczynają jednocześnie machać rękami z wyćwiczoną precyzją. Pośród twoich wosk nagle wybuchają fale magicznego ognia. Kwaśny zapach dymu i płonącego ciała jest przytłaczający. Na lewej flance widzisz idący naprzód oddział berserków Rautai, odzianych w zbroje płytowe i dzierżących dwuręczne miecze, pozostawiając za sobą ziemię usłaną trupami. W międzyczasie posępni piechurzy odziani w ciemne pancerze, uzbrojeni w miecze i tarcze, biegają w ten i z powrotem na tyłach oddziałów Gadbina, motywując jego wojowników i nawołując ich do dalszej walki. Bitwa trwa, marszałek Formy spogląda na ciebie, oczekując rozkazów. Przyjrzyj się polu bitwy. Twoi żołnierze walczą dzielnie, utrzymując szyk w armii. Wciąż napiera, powodując coraz większe straty. Porażka wydaje się być prawdopodobna. Cholera. Posępni. Musimy uporać się z tymi magami. Lordzie Bartul, jaki masz plan? Strzelcy dwunastki ognia. Strzelcy szybko formują szereg i oddają salwę w stronę magów. Pociski przebijają magiczne osłony i powalają wielu z nich. Przerażeni Konanda magowie porzucają szyki i uciekają z pola bitwy. Bitwa trwa, marszałek Forwyn spogląda na ciebie, oczekując rozkazów. Bierzcie galfatańskich berserków. Marszałek Forwyn kręci głową. Nie mamy sprzymierzeńców, których można rzucić przeciwko nim. Naszą jedyną nadzieją jest przebić się do Gadbin i zabić go. Posępni piechurzy muszą zginąć. Nie mamy sprzymierzeńców. Wszyscy do mnie, do szarży. Kiedy resztki twojego udziału ruszają do szarży, w oddali słyszysz dźwięk rogu od strony pobliskiego wzgórza. Nadciąga nowy oddział wojsk. To posiłki Gadbina, które ruszają do walki ku uciesze pozostałych żołnierzy wroga. Nowe oddziały szybko dołączają do armii Gadbina. W oddali widzisz odzianą w ciemny pancerz sylwetkę kapitana Emery, która dowodzi szarżą. Celnym strzałem z pistoletu zabija on jednego z twoich żołnierzy, a kolejnego przeszywa rapierem. Powala jednego przeciwnika za drugim i wydaje się, że z daleka zwraca się do ciebie i wzrusza ramionami. Twoje oddziały walczą dzielnie, wciąż idąc naprzód. Straty po obu stronach są znaczne i ciężko stwierdzić, kto wygra. Bartul, Lord Gadbin idzie przez pobojowisko w towarzystwie swojej elitarnej straży. Obaj wiemy, że do tego dojdzie, choć no tu czas byś zginął jak pies. Jestem tutaj, zakończmy to. Z ataku Gadbina unosząc broń. Wskaż bronią Lorda Gadbina. O cholera. Co to jest? Gdzie ja jestem? Jędborskie pole, o! O cholera, tego to się nie spodziewałem. Tego to się kurde nie spodziewałem, że tak to będzie kurde wyglądało. Mega. Yeah.
No ma jakiś kuźwa działa czarami, co jest? Leczenie. Gdzie jest ten kapłan? Tutaj. Niech atakuje. Dobra, teraz... Kolejna salwa. Kurde, mag. Mag, uciekaj. Holy, holy, doli. Czekajcie, bo to jest takie ciulowe, że ja pierdziu. Kurde, bela, ale balans, patrzcie co się tu dzieje. Ja pierdziu, tu jeszcze trochę zostało tych wojowników. Weźmy tutaj, kurwa, nie nauczyłem się czarów nowych, shit. Z tych czwartego, piątego poziomu, niedobrze. Mak, niech się leczy. Kapłana ścigniemy właśnie. Tu mamy kolejnego kapłana. Iluzjonista. Dobra, wygraliśmy to. Patrzcie co Mac ma w ręku. 40 obrażeń dodał. Ja cię pierdziel. Bitwa pod... Bitwa na Jęborskim polu. Zaktualizowana. Lord Gadbin leży martwy przed tobą, a jego armia jest w rozsypce. Twoje własne oddziały skierowane i wyczerpane spoglądają na ciebie, unosząc miecze w zwycięskim geście i skandując twoje imię. Drużyna zyskała doświadczenie. Bartul, Bartul. Mam nadzieję, że to się da pozbierać wszystko tutaj, co tu leży. Przytrzymujące szatę, kanclerz Warin przystępuje nad trupami i podchodzi do ciebie. Jest blady i wygląda jakby było mu niedobrze, ale mimo to wymusza uśmiech. Lordzie Bartul, cieszę się, że sprawa w końcu została wyjaśniona, chociaż szkoda, że kosztem tylu istnień. Gadbin powinien od początku był bardziej... Powinien być od początku bardziej rozsądny. Przełyka gwałtownie, kiedy jedwabnym butem trąca odciętą głowę. W każdym razie, jako oficjalny radca Erol Bedmara, informuję cię, że jesteś teraz jelenioborskim tynem, a Kednua oficjalnie należy do ciebie. Tak też pozostanie na wieki, zaś ty przejdzie na twoich przyszłych potomków. Zaś tytuł przejdzie na twoich przyszłych potomków. Rzecz jasna, ponieważ potwierdzono twoje roszczenie, niewielką część twoich podatków należy się twojemu suwerenowi, Erlowi Bademerowi. Brzmi to dość rozsądnie. Wygląda na to, że moje zadanie zostało wykonane. Wpadnij z wizytą do pałacu, jeśli... Albo może to ja odwiedzę ciebie, tak? Tak, może jakoś za rok lub za trzy. Lordzie Bartlu, służba pod twoimi rozkazami była zaszczytem. Wrócę teraz do chwytu Geirana, gdyż niestety Erol ma dla mnie pilne zadanie. Jeśli kiedykolwiek odwiedzisz nas na północy, śmiało daj mi znać. Chętnie wymienię się opowieściami wojennymi przy kielichu. Dziedzic Kednua. O kurde. Yes. Teraz już wszystko pozbieramy. Ja cię pierdzielę.
Ale się tu kurwa wzbogacę. Ale kasiory. Co to jest? Wyjątkowa jakość. Sygnet. Władza Lorda. Spoko. Trochę kasiury. Fajnie, że tak taką jakąś nową miejscówkę. O, tu jeszcze ktoś jest. Kapitan Emery. Kasy już mamy na poziomie 11 tysięcy. Dobra, tyle. Wracamy do Kednuła, chociaż nie musimy chyba wracać do Kednuła, tylko zajmiemy się teraz, moi drodzy. A, poziom wpadł. Czekajcie, wyjście. Dobra, awansujemy. Tutaj 8 mamy. Przetrwanie sobie weźmy. Brutalna siła. Dziki sprint. Zagrożenie. Przestraszenie przez 12 sekund. Celność kontra wola. Barbarzyński wrask. Przerażenie przez 22. Celność kontra wola. Żądza krwi. A, zdolność pasywna. Tempo ataku plus 20%. Weźmy to. Dobra, kolejny. Temu co damy? Specjalizacja w broni, szlachcic, chłop. Nieugiętość. Aha. Przed odpoczynkiem. Wojownik poświęca całą swoją energię na obronę sprzymierzeńców. Obniża celność, ale zwiększa odbicie u pobliskich sprzymierzeńców. Oczyszczenie. Podaje szeroki zamach broni, powalając przeciwników i powodując obrażenia miażdżone. Weźmy to. To jest też fajne, możemy sobie obracać, nie? Genialne. Atletyka niech będzie. Rozkazujesz przymierzeńcowi zebrać siły i zignorować szkodliwe efekty naszastrwania wezwania. Żarliwa szarża daje paladynowi i pobliskim sojusznikom natchnienie do gwałtownej szarży na wroga. Paladyn tymczasowo likwiduje wszelkie korzystne efekty działające na pojedynczego przeciwnika. Rozkazuje towarzyszowi podwoić starania, zwiększając wartość odbicia. O, dobre. Ożywcze wezwanie. Wzywa nieprzytomnego towarzystwa do powstania, dając mu potężny, ale krótkotrwały zastrzyk wytrzymałości, której część wkrótce zanika. Weźmy to. Czasami ktoś upada i to się przydaje. Wiedza. Kamienieją, o. Bierzmy to. A, jeszcze jeden. Szpikulce. To też mogą być. Z drugiego poziomu jeszcze możemy sobie coś wziąć. Może być to. Dobra. Kapłan, kolejna lista. To chyba mam, nie?
Myślę, że mam te czary, tylko co, o co tu chodzi? Weźmy to. Mamy nową listę. Co to jest? Oczyszczający ogień. Kapłan ciska we wroga kulą świętego ognia, które neutralizuje jego obronę i przyspiesza zagładę. Powoduje ciągłe obrażenie od ognia trwające 5 sekund. Korona boskiej chwały zdobi sprzymierzeńców w obszarze działania, przyznając im premię do percepcji. Prosi o boskie wstawiennictwo przywracające wytrzymałość i skracające czas trwania negatywnych efektów. Wzmacnia lojalność grupy, przyznając odporność na zauroczenie i dominację. Wyzwala sprzymierzeńca potężny zapał, który wytwarza aurę, która zadaje obrażenia od elektryczności. I tu mamy... jeszcze jedna postać chyba została. Przyzywa zwierzęcego towarzysza, który śpieszy do boku pana, pozwalającego przeciwniku na swojej drodze bez nawiązania walki. No, weźmy to. Dobra, to tyle. Mamy 11 poziomy wbite. Drużyna jest coraz mocniejsza. Mamy tutaj już 57 punktów odbicia. 93, 77 i 67, czyli po 3 punkty zdobywamy tutaj. 63, 61, 44. Bazowa poziom stanowczość, znakomite odbicie, mały pierścień odbicia. Jakby był duży pierścień odbicia, to może by dał nam 10, nie? O kurde, moc plus 2. Ej, co tu kuźwa za sprzęt jest? Jaki sprzęt? Grimoire. Nowy czar. Ja sobie tutaj pozmieniam, widzicie? Mamy z trzeciego poziomu iskrzący piorun. Tłumienie magii, dobra. A z czwartego poziomu a czekajcie, wróć. Tu jest nasz grimoire. Gdzie ja patrzę? Mur płomieni, przemieszczenie, płomienna tarcza, żelazna skóra. Weźmy to zamiast tego. 5 poziomu. Ta lanca jest, powiem wam, że dobra. To też jest ciekawe. To jest, kurde, niezłe. Murata zostaje, to sobie weźmy. Z 6 poziomu mamy, dobra. Ale tutaj nam się... O, przepraszam. Zręczność plus 2, to mamy moc plus 2. Zręczność 17, tylko ja to ściągam. To czego mi tutaj... A, spada 15. Moc 21. Dalej mamy moc 21. Zręczność 15. No to tutaj otrzymamy. Moc 16, byśmy mu to założyli. Moc 18. Może być. Premia do trafień krytycznych, a tu mamy odporności na obrażenia. Moc plus 3?
Mamy tu pas wstąpienia. Mniejsze obrażenia od trafień krytycznych. Regeneracja, tylko nie wiem czego. A, wytrzymałości. Premia tempo ruchu. No i ten pierścień jeszcze to my. Zawiera pomniejsze zaklęcie stłumienie nieszczęść. Wyjątkowa jakość pierścień, właściwości, władza lorda, nadzór. Nie wiem co to jest. Pierścień czarodziejstwa, dobra. Dobra, to sobie zobaczymy już. Lecimy teraz z tymi zadaniami, tak? Równiny na krańcu lasu, ok. Gdzie to jest? A tutaj. Dobra. Tutaj zastoczymy walkę właśnie, tylko jeszcze może odsunę. Więc zabiję tutaj kilka potworów. Hej. Yes. No, chyba to jednak się nie za bardzo udało. Niezawodny zabójca, nie wiem co to jest. Chyba zabiliśmy jakąś ilość potworów. Dorosły lew, trzeba ładować czarami. Co tu jest? Kaput. Gość ma... O, tak. Trzymała skubana, dobra, ale w każdym razie się udało. O kurde. Co to za łuk? Kuźwa, gdzie on poszedł ten łuk? Ja cię pierdziło, przecież go wziąłem. Deszcz pola Gat, 1800 warty jest, zasięg 12 metrów, obrażenie 21-32, celność mistrzowska jakość, celność 12, obrażenia 45, tempo ataku plus 20, ja cię pierdziu, ale łuk. Coś pięknego. Patrzcie, to jeszcze możemy zaklnąć. Mistrzowska jakość i szybkość tutaj mamy, tak? Coś pięknego. Dobra, lecimy na kolejnego potwora. Jest nim kto? Kapitan Maurami. Busola Ansloga.
Jesteśmy już na miejscu. Siedmiu, czy jest nas, jest ich więcej. Dobra, tak gości skamienić tutaj. Kurwa, gdzie goś idzie? Chyba to nie było najlepsze rozwiązanie, ale wczytajmy to i my zaatakujemy, jak oni podejdą, to wtedy użyjemy tej umiejętności. As you wish. How may I help? No bo oczywiście też łapkę sobie sieknąć. A tutaj siekamy tymi czarami, nie? Patrzcie tu. Piękny czar. Kamienienie. Ja cię pierdziu. Ha! Mak użyje tej umiejętności. Kaput, ale co tam? Mamy radę. Z łuku ładnie daje. Ale sprzęt. Yes. A to żeśmy wszystko przeszukali. Dobra, a to jeszcze coś zostało. O kurde. Dobra, moi drodzy, czas na kolejnego przeciwnika. Devman znajduje się w jaskini w północnej głuszy. Dobra, lećmy tam. Wiecie co? Tego gościa nie załatwimy, bo nie mamy odblokowanej jeszcze lokacji północnej głuszy. No to jest tutaj. To jest w tym momencie niedostępne jeszcze, więc musimy... Jak tutaj gości nie ma, to pewnie tutaj będą. Tu jest. Gostek. How may I help? Mam mało życia trochę, ale dobra, może się uda. Kapłankę złatwmy. That's not very helpful.
Co ta kapłanka taka wytrzymała? No bez jaj. Dobra, padła. Kurde, maga zaatakowany. Shit. Piesek nie żyje, niestety. Cholera, zaraz spadnę. Po mnie, kuźwa, po mnie. Maga, cholera, nie mamy już. Shit. Niedobrze. Yes. A tak, i kobieta to jest. Kurde, kapłani lecą, leczą. Jaj. Aha, wskrzeszenie przytomnego bohatera. To wskrzeszmy sobie maga, tak? Co tu poległ jeszcze? Maga użył, ale jaja. Super. Paladynka nie ma wskrzeszenia? Nie, to kapłan miał wskrzeszenie. Super. Kapłan przydatny. Przydatna postać. What is it? Ładnie gra tu wpadła. Dobra, moi drodzy, wracamy czy wracamy? Yes. Wracamy, znaczy to już chyba byłoby na tyle w tym odcinku. Tego na razie nie wykonamy, bo musimy zabić gościa, który jest właśnie w tej lokacji, w której jeszcze nie byliśmy. Ale w następnym odcinku będziemy eksplorować Kednua podziemia. Mam nadzieję, że już jesteśmy na tyle mocni. Mamy 11 poziom, że damy radę. Tylko jestem ciekawy, czy 12 poziom jest maksymalny, czy będziemy mogli zdobyć 13 i 14, ale o, tu jeszcze ktoś został. You cannot venture forth while incompetent.
No szkoda, bo byśmy tutaj dokończyli to zlecenie na tego gościa. Ale dobra, to tyle w tym odcinku. Looks a little healthier than before. Oczywiście tutaj mamy takie coś fajne jak, patrzcie, darmowe spanie i możemy sobie tutaj premię przydzielać. Percepcja, stanowczość, mechanika, zręczność, przetrwanie, całkiem fajnie. Odbudujemy amfiteatr. No i co, będziemy eksplorować Kednua, czyli to było chyba w Jasnym Dworze, nie? W Jasnym Dworze, to było zejście do tych podziemi? Nie, to było w Warowni. Wróć. Dlaczego ten budynek jest nie wyremontowany? O cholera. To się nazywa Jasny Dwór. Jasny Dwór. A! Tutaj mamy palenisko, laboratorium i fontanna. To musimy wszystko... Aha, tutaj. Ogarnąć te trzy rzeczy. Mamy kaplicę, czyli coś nowego. Weźmy tu jeszcze... A, tutaj mamy zejście do podziemi też. Dobra. Czekajcie, zobaczmy jeszcze tą kaplicę. Kapłan. Witaj, mój panie. Dziękuję za przywrócenie dawnej świętości naszej kaplicy. Jestem przekonany, że bogowie spoglądają na ciebie łaskawym okiem. Aha, on tutaj sprzedaje zwoje. Tylko w ilości 4 sztuki. Keeping an eye. Dobra, a my wchodzimy do Kednua i w Kednua, moi drodzy, jest 15 poziomów do przejścia. Na ostatnim 15 jest smok, drugi z trzech. Jednego już pokonaliśmy. To był chyba ten... To był chyba cały ten Kael Milczący. Druid Skaziciel, najpotężniejszy przeciwnik pokonany. O kurde, a wcześniej jeszcze był... Kael Milczący chyba, zdaje się. Tak mu było na imię. Kednua, poziom pierwszy, a mamy... Aha. Możemy sobie tutaj poziomy wybierać, rozumiem. To też musimy zwiedzić, bo tutaj jest masę różnych skarbów i przedmiotów, a poza tym zamienimy trochę doświadczenie i wykonamy dwa zadania. Także, moi drodzy, w następnym odcinku eksplorujemy podziemia Kednua. Także to tyle w tym odcinku. Szkoda, że ten jeden przeciwnik, którego mieliśmy pokonać, był w lokacji, której nie odkryliśmy jeszcze. Także... O, tutaj chyba mamy właśnie... Nie wiem, czy to bariera znikła? Znikła bariera. Proszę bardzo, pieśń odbicia na start. Jaspis. Wszystkie te kamienie są potrzebne, moi drodzy, do ulepszeń. Także to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Hej, hej.